Oto pierwszoosobowa strzelanka, w której czas płynie tylko wtedy, gdy się poruszasz. No dobra, to jest kłamstwo, bo nawet jak się nie ruszasz, to czas jednak odrobinie płynie i tak. Ale wiecie, taki opis brzmi lepiej niż pierwszoosobowa strzelanka, w której czas płynie normalnie, kiedy się poruszasz, a jeśli zamierasz w miejscu, upływ czasu jest bardzo powolny. Cóż, marketing, stary. W sumie to wszystko, co musicie wiedzieć o tej grze, ale przyzwoitość wymaga, abym jeszcze trochę o niej pogadał. Witajcie, nazywam się Tomek Drabik, znany także jako Kłas, a to jest materiał, z którego dowiecie się, o co biega w Super Hot. Jest sobie takie wydarzenie, nazywa się 7D FPS i polega na tym, że ludzie z całego świata robią w 7 dni pierwszoosobowe strzelanki, a potem je prezentują w sieci. Mała ekipa z Łodzi w centrum Polski zrobiła Super Hot. Internet eksplodował. Ta sama ekipa zrobiła ulepszoną wersję i wygrała nią konkurs na WGK 2013 w sierpniu. Internet implodował. Skąd ten szał? Bo chociaż Super Hot jest aktualnie bardziej pokazem koncepcji niż faktyczną grą i można je ukończyć w 5 do 10 minut, to i tak cholerstwo jest piekielnie grywalne, a idea działa. Zwalniający podczas bezruchu czas pozwala unikać kul przeciwników, starannie wymierzać i tańczyć elegancki balet śmierci. Ale nie znaczy to, że gra jest banalna, bo w spluwach kończą się naboje i trzeba podnosić broń z ciał wrogów, a sami przeciwnicy wyczuwają, w którym kierunku się poruszamy i rozgrywka szybko przemienia się w łamigłówkę, w której kombinujemy, jak przetańczyć między wszystkimi nadlatującymi pociskami i wykończyć adwersarzy. Oprawa wizualna jest bardzo minimalistyczna, ale też i dość stylowa, a gra pomimo zastosowania samej bieli, czerni i czerwieni ma swój klimat. Przeciwnicy ginący w chmurach krwi, napisy walące nas po twarzy niczym z liścia informujące o tym, co należy robić albo ilu przeciwników pozostało nam do zabicia, wszystko to sprawia, że gry łatwo się nie zapomina. Mógłbym jeszcze o niej gadać, ale nie ma to sensu, bo możecie w to zagrać chociażby teraz. Gra jest dostępna za darmo w sieci, można zagrać w nią w przeglądarce. W opisie filmiku umieszczam link, abyście nie musieli wyszukiwać frazy Super Hot w Google, bo to prosta droga do pożeglowania w pornograficzne rejony internetu. Poza tym Super Hot próbuje dostać się na Steama przez Greenlight, więc jak już zagracie i będziecie chcieli, aby ekipa z Łodzi rozwinęła ten tytuł, to zachęcam do głosowania. Do tego też znajdziecie stosowny link w opisie filmiku. Na koniec dwa słowa kolesiostwa. Jeśli oglądaliście mnie za czasów Gaminatora, to możecie kojarzyć innego faceta, który robił wideorecenzję na tym serwisie. Niejakiego Spierka. Ten właśnie człowiek jest jednym z programistów, którzy pracowali przy Super Hot. Gratulacje, ziom. Dobra, koniec tego kolesiostwa. Idźcie sami zagrać w ten tytuł, bo on jest Super Hot, Super Hot, Super Hot. Game on.